Witamy Was serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku z cyklu Technologiczny Kalendarz Adwentowy, czyli programie, w którym to my testujemy, a Wy wygrywacie te nagrody. A dzisiaj mamy aż dwa prezenty, także nietypowo i zobaczymy. Możecie się domyślić, możecie teraz spauzować ten film i napisać w komentarzu, co to tutaj może być. Także cóż, przechodzimy do rzeczy. To co najpierw otwieramy? Tą dłuższą paczkę, czy tą mniejszą paczkę? Możemy równocześnie otworzyć. Dobra, to ja otwieram tę. Ja chyba będę miał coś lepszego, coś czuję. Woho! Uwaga, u mnie podkładka HyperX Fury S. Jest to naprawdę sporych rozmiarów podkładka, 45 cm na 40, także zaraz ją rozwiniemy, a ty? No dobra, a ja mam myszkę, także coś jeszcze lepszego i jest to myszka HyperX Pulsefire FPS, także słuchajcie, przechodzimy do rzeczy i otwieramy te pudełka. Równocześnie otwieramy pudełko myszki i podkładki, no bo wiadomo, przecież żadna myszka bez podkładki nie będzie jeździć. Proszę bardzo. Zobaczcie, duża podkładka. Pokażę Wam tutaj od góry. Jak widzicie, bardzo śliska, bardzo fajna, oprzywana po bokach, także nie będzie się tutaj niszczyć, nie będzie się pruć. No jest i dosyć gruba, tak, to też warto jest podkreślić. Gruba. Także oczywiście nieważne, porządna. Jaki macie stół, także nawet jak macie jakiś chropowaty stół, to wszystko będzie pięknie tutaj gładkie na tej podkładce. A tutaj z tyłu mamy taką ogumowaną powierzchnię po to, aby ta podkładka trzymała się stabilnie na powierzchni naszego biurka, aby po nim nie przesuwała się, kiedy gramy w jakieś fajne gry. No dobra, przechodzimy w takim razie do myszki. Programu. Otwieramy. Ale ładne to pudełko jest. Piękne pudełko. Prezentacja najpierw samej myszki. I uwaga, podnosimy. Duże ślizgacze, naprawdę duża powierzchnia tych ślizgaczy, także ta myszka powinna świetnie chodzić. O, naprawdę chodzi świetnie. Jej budowa jest dosyć minimalistyczna. Myszka jest profilowana dla graczy praworęcznych, jak widzicie. Ma takie zadziory tutaj, jeżeli chodzi o przyciski prawy i lewy. No i oczywiście ma garba, także no jest to myszka raczej do chwytu claw grip, no ale oczywiście palm gripem również możemy na niej grać. To zależnie od tego, jak jest Wam wygodniej. Jest ona dosyć, powiedzmy tak, średnich rozmiarów. Nie jest ani duża myszka, ani mała myszka, no ale trzeba przyznać, jest naprawdę lekka, naprawdę poręczna, więc ergonomia tutaj no, jest na wysokim poziomie. Mamy ogumowane miejsce pod kciuka, a nad kciukiem znajdują się dwa przyciski boczne, oczywiście przycisk do zmiany DPI i mamy oczywiście rolkę, dosyć cichą oczywiście z przyciskiem, no i więcej klawiszy nie mamy. No i z drugiej strony to też rzadko jest spotykane, że po obu stronach myszki mamy właśnie ogumowane powierzchnie, tak aby nasza pozycja dłoni na tej myszce była stabilna. Jaki sensor tutaj w środku? W środku mamy sensor PixArt 3310, także znany i lubiany sensor, dzięki czemu ta myszka ma naprawdę bardzo dobre przełożenie naszych ruchów. No i co jeszcze warto wspomnieć, to przewód. Przewód dobrze wykonany, jest w oplocie, także nie powinien się tutaj zniszczyć podczas użytkowania. No i również to mocowanie tutaj jest dosyć sztywne, stabilne, także też no, nie powinno się tutaj nic stać. Ale gdyby coś było nie tak, to oczywiście macie 2 lata gwarancji od HyperX-a i darmowe wsparcie techniczne. Ta myszka ma przełącznik trybów DPI. Możemy je przełączać od 400 do 3200, co definiuje tę myszkę tak samo jak mamy w nazwie. Mysz do gier typu FPS, także na przykład Counter-Strike w tych grach będzie się bardzo dobrze sprawowała. A zatem przydałoby się tę myszkę przetestować w CS-ie, także cóż, zapraszamy na stół laptopa. Alo włącza CS-a, natomiast ja jeszcze muszę dodać jedno słowo do tej myszki. HyperX kieruje swoje produkty do profesjonalnych graczy, dlatego ta myszka nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. Wszystko mamy już zdefiniowane w myszce, jeżeli podepniemy ją do dowolnego komputera, na przykład na jakimś turnieju, to nie musimy już się bawić w pobieranie softu, tylko tutaj już możemy z poziomu tego przycisku zmieniać predefiniowane ustawienia rozdzielczości, no i one tutaj będą oznaczane kolorami, czyli mamy czerwony kolor, niebieski, żółty i kolor biały. I w ten sposób wiemy, jaka rozdzielczość jest w tym momencie ustawiona. Dobrze, ale pograłeś chwilę, jak twoje wrażenia z myszki Pulsefire FPS? No moje wrażenie bardzo pozytywne, szczególnie dlatego, że myszka jest lekka i dlatego łatwo się ją tutaj po prostu podnosi, łatwo się ją przesuwa po podkładce. Druga sprawa, pasuje mi ten profil myszki, tutaj ten lekki garb naprawdę do nawet dużej ręki jest bardzo wygodny, więc to oczywiście na plus. No i co? Te ślizgacze naprawdę robią robotę, ponieważ ślizganie po prostu po podkładce, no
odbywa się bez najmniejszych oporów. Warto powiedzieć, że firma HyperX stawia na minimalistyczne podświetlenie, także przede wszystkim podświetlany jest scroll, logo producenta HyperX oraz cztery kolory zmiany czułości, które odwzorowują aktualnie ustawioną czułość myszki. Także pozostało nam tylko Wam rozdać ten sprzęt, także jeżeli chcecie wygrać dokładnie ten model, który tutaj testujemy dokładnie, tę myszkę, oczywiście razem z podkładką od HyperX-a, czyli Fury S, która również dodaje Wam tutaj ślizgalności, że tak powiem, tej myszki, także ta myszka w połączeniu z tą podkładką naprawdę świetnie sprawują się, chociażby w CS-ie. No to co musicie zrobić? Musicie oczywiście zostawić komentarz na dole pod tym filmem, dowolnej treści, byle byłby on kulturalny, i zebrać jak największą ilość lajków pod swoim komentarzem. Także oczywiście udostępniajcie swoim znajomym ten film, mówcie im, żeby polubili Wasz komentarz i po prostu, no co, zasady ją są jasne i proste. Wygrywa komentarz, który ma jak największą ilość lajków. Sprawdźcie także poprzednie odcinki tutaj w linku, w karcie u góry, gdzie cały czas trwają konkursy. Wszystkie konkursy, które organizujemy w ramach tej akcji, trwają do 23 grudnia. A my widzimy się jutro o 20:00. Dokładnie tak. Do zobaczenia. Pa, pa.